W skrócie, umiecie nagrywać PRG, bo do tego wystarczy magnetofon i adapter, bądź SD2 i EC. Ale pliki TAP to już tak średnio bym powiedział. No to trzymajcie się siedzeń, bo oto przed Wami kolejny ekscytujący i pełen wrażeń odcinek Amatora Kabli. Virginowem zapraszam. W tym filmie pokażę Wam mój sposób na nagrywanie plików TAP na kasetę dla Commodore 64. Niewykluczone, że w ten sposób można nagrywać gry i programy na kasety dla innych komputerów typu Spectrum czy inne Atari, ale skupiam się na C64. Z tego co mi wiadomo, to jest to najbardziej wybredny komputer z epoki. Nie mylić z Atari, który wywalał błędy przez wadliwą logikę. Chociaż pliki PRG można nagrać bezstratnie na kasetę stosując metodę cyfrową, to jest wczytanie programu do RAMu komputera, a potem zapisanie go bezpośrednio z RAMu na taśmę, to przy dobrym ustawieniu możemy nagrać całą stronę kasety jednym ciągiem, stosując cudowne rozwiązanie, jakim są playlisty. Uruchomienie nagrywania kasety, jedno kliknięcie i możemy przez 45 minut zająć się czymś innym. Dlatego wspomnę w tym odcinku również o plikach PRG. Sposób na nagrywanie plików TAP na kasetę jest dość oczywisty. Potrzeba nam magnetofonu audio z funkcją nagrywania, wieża, jamnik, dyktafon, cokolwiek, byle z wejściem audio i urządzenia, które owe audio dostarczy. Do tego momentu nie ma żadnej filozofii i wszystko jest jasne, ale potem przyznam otwarcie, że mimo godzin poszukiwań nie znalazłem złotego środka i sztywnych reguł na nagranie bezproblemowo fal zer i jedynek na taśmę. Znaczy, znalazłem, dopóki korzystałem z jednego magnetofonu. Potem spróbowałem na innym i się okazało, że ni w ząb to nie działa. Nie do końca znam przyczyny. Mógłbym je przebadać dokładnie i pokazać w tym filmie wyniki, posłużyć się różnymi narzędziami do analizy spektrum audio z taśmy komputera, ale film by się niepotrzebnie rozciągnął. Chcemy tutaj osiągnąć cel, a nie rozwodzić się nad szczegółami, dlatego mogę Wam pokazać tylko drzwi. Wy sami musicie przez nie przejść. Zanim zaczniecie, upewnijcie się na 120%, że macie sprawne paski, gumki czy inne przenośniki napędu w magnetofonach, w nagrywającym jak i w samym 1530. W moich 1530 paski były do wymiany. Zamówiłem na wymiar, okazały się minimalnie za luźne. Raz się wczytywało, raz nie. I przez to długo zwlekałem z tym materiałem, bo nie mogłem pojąć, co robię nie tak. Jeśli podane przeze mnie ustawienia nie zadziałają od ręki, trzeba będzie dużo eksperymentować. Przez wzgląd na mnogość różnic w sprzęcie, trudno znaleźć jeden dobry standard. Dlatego przetestowałem nagrywanie kaset na różnych magnetofonach. Na sam początek szybki kurs programów AudioTap i WavePRG. Linki do strony w opisie. W AudioTap wybieramy opcję Convert to a Wave File. Opcjonalne ustawienia, które można wziąć pod uwagę w razie błędów odczytu, to opcja Inverted Waveform i w zaawansowanych zmiana częstotliwości z 44100 Hz na 48000. Gdy zatwierdzimy ustawienia, pozostaje nam wybrać plik TAP, jak i miejsce i nazwę pliku WAVE. W WAVE.PRG wchodzimy również w opcję konwersji do WAVE. Zaznaczamy, czy gra ma być w trybie normalnym czy turbo, wybieramy opcję WAVE File i tak jak w poprzednim przypadku, można ewentualnie wybrać odwrócenie fali i zmienić częstotliwość. Następnie wybieramy plik źródłowy PRG, jak i miejsce i nazwę nowego pliku WAVE. I w sumie to tyle. Ja na potrzeby badań tworzyłem różne warianty i opisywałem je w nazwie, na przykład tytuł gry, częstotliwość, odwrócenie lub nieodwrócenie fali i tryb slow albo fast, czyli turbo. Dla wygodniejszego operowania dźwiękiem, jaki popłynie do magnetofonu, zdecydowałem się na użycie komputera z zainstalowanym Winampem. Przemawiały za tym możliwość wygodnego zarządzania playlistą, to, że plików nie trzeba przenosić na inne urządzenie, a także opcja sterowania głośnością, equalizerem i balansem audio między prawym a lewym kanałem. Warto upewnić się, czy nie mamy na komputerze zainstalowanego jakiegoś oprogramowania, które ulepsza audio, nawet jeśli nie jest zainstalowane. Dobrze jest sprawdzić wbudowane ulepszenia. Najlepiej na czas nagrywania wyłączyć wszystkie, chyba że macie jakiś wariant, który poprawia nagrywanie kaset. U mnie nie ma niczego takiego. No i oczywista sprawa, wyłączamy wszystkie programy emitujące dźwięk. Przeglądarka z Messengerem, Discord, Skype, gadu gadu, powiadomienia o nowym spamie na mailu, dźwięki systemowe, wszystko wyciszamy lub najlepiej wyłączamy. Każdy taki dźwięk, ping, ting, sring, nagra się razem z naszym sygnałem na kasetę i raczej uniemożliwi późniejsze wczytanie programu. Upewnijcie się też, że nie macie ustawionych fade'ów przy przejściu z jednego pliku audio na drugi. No wiecie, że jeden plik się powoli wycisza i nakłada na pogłaśniający się drugi.
Dobrze jest sprawdzić, czy nasz magnetofon nagrywa dźwięk z głośnością ustawioną przez pokrętło głośności. Niektóre urządzenia audio nagrywają kasety z taką głośnością, jaka jest ustawiona na pokrętle. Inne z kolei omijają to ustawienie i nagrywają w stałej głośności. Najlepszy sposób to nagranie na kasetę jakiegoś dźwięku i kręcenie pokrętłem głośności podczas nagrywania, celem odtworzenia kasety i sprawdzenia, czy głośność jest zależna od pokrętła. Trzeba trochę poeksperymentować. Czynniki, jakie należy przetestować, to głośność komputera, equalizer, balans stereo, głośność magnetofonu, częstotliwość konwertowanego pliku oraz odwrócenie fali. Istnieje jeszcze szereg innych ustawień, ale ich zmiana już częściej psuje efekt, zamiast go poprawiać. Najwięcej problemów mogą przysparzać pliki w formacie TAP, które są tak naprawdę zgranymi wcześniej sygnałami bezpośrednio z taśmy. Mogą one mieć różną głośność, powielać niedoskonałość taśmy magnetofonowej. Ich przegranie na kasetę, choć jest możliwe, może wymagać różnych ustawień, indywidualnych dla każdego pliku TAP. Choć jest spore prawdopodobieństwo, że takich wyjątków nie będzie, przytłaczająco dużo. Robiłem notatki i metodą prób i błędów docierałem do tego, jakie ustawienia na danym sprzęcie sprawią, że kaseta będzie odczytywana przez komodorka. Oczywiście nagrywanie zaczynamy od pominięcia rozbiegówki, bo na nią dźwięk się nie nagra. Wieża Technics. Tutaj głowica jest stereo. Przyznam się szczerze, że nie wiem, jak się to dokładnie przekłada na fizyczny zapis na kasecie. Ja po prostu daję dźwięk tylko na jeden kanał. Podpinam do laptopa kabel jack cinch, a do wieży tylko jeden cinch, lewy, czyli biały lub czarny. Na wszelki wypadek przetarłem głowicę patyczkiem z izopropanolem. Od lat nikt tu nie zaglądał. Wieża jest wyposażona w system Dolby NR. Mam je ustawione na out, żeby sygnał z laptopa nie był modyfikowany w locie podczas nagrywania. Głośność w Winampie 100%, w systemie 97%, wieża nagrywa ze stałą głośnością, więc nic nie musiałem ustawiać. Tutaj najlepiej wypadały pliki WAVE, konwertowane na 48 kHz z nieodwróconą falą. Dyktafon Bush. Głowica w nim wygląda na mono, ale nie do końca ufałem temu gniazdu. Kabel zastosowany tutaj to oczywiście jack-jack stereo. Głośność w Winampie 100%, w systemie 71%. Dyktafon nagrywa z głośnością dyktowaną pokrętłem, więc ustawiłem na nim na oko 2/3 głośności. Pliki WAVE, które komodorek łykał z niego, to 44,1 kHz z odwróconą falą. Trzeci zawodnik, dyktafon reporterski Saba. Trochę kładzie na glebę swoich poprzedników, ma wskaźnik chyba przesterów, więc łatwo dobrać głośność. Nawet jeśli nie jest to wskaźnik przesterów, to bardzo mi pomógł. Na zielonym polu wychodziło najlepiej. Ma głowicę mono, co wychodzi na plus, ale za to jedynym wejściem poza wbudowanym mikrofonem jest wejście audio DIN 5-pinowe. Nie poświęcałem czasu na badanie co i jak. Posłużyłem się skręconym na szybko kablem z wtyczką jack z jednej strony i pinami do lewego kanału i masy z drugiej. W Winampie głośność 100%, w Windowsie 48%, suwak tone ustawiłem na środku, głośność na niecałe 2 jednostki. Najlepiej wypadały tutaj wavy 48 kHz z nieodwróconą falą. Chciałem przetestować jeszcze nagrywanie na tych dwóch cudeńkach. Dyktafon Sony i National, czyli Matsushita, czyli Panasonic. Niestety w obu są do wymiany paski, które jeszcze nie przyszły z Chin. Jeśli wyrazicie silną chęć, kiedyś do nich usiądę i sprawdzę, jak dobrze nagrać wavy na nich. Ale póki co to by było na tyle. Zanim usiadłem do testowania, byłem przekonany, że co magnetofon to skrajnie inne ustawienia. Jednak nie jest aż tak źle. Znalazłem jakieś wspólne mianowniki. Najlepiej zaczynać z nieodwróconym 44,1 kHz, w razie problemów odwrócić falę na tej samej częstotliwości, potem zwiększyć częstotliwość do 48 kHz i dopiero wtedy przy zwiększonej częstotliwości odwrócić falę. Jest spora szansa, że wszędzie najlepiej zadziała 48 kHz z nieodwróconą falą, aczkolwiek kilka lat temu byłem w posiadaniu deka, który potrzebował jeszcze jednej czynności, której nie musiałem wykonywać tutaj. Mianowicie equalizer w Winampie w trybie full treble albo treble boost, czy tam treble boost, jak wolicie. Przy tych trzech magnetofonach nie było to konieczne, ale właśnie przez to zdecydowałem się na Winamp. Dajcie znać, jak Wam poszło. Czy musieliście jeszcze coś zmieniać, czy robiliście to w zupełnie inny sposób? Niech każdy, kto trafi na ten film, wyciągnie więcej informacji dzięki Waszym komentarzom. Mówił do Was Virgin Novem, trzymajcie się i do następnego!